Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Ropek, to jest słuchajcie kolejny odcinek Sąsiedzi z Piekłorodem Hardcore 2. I trzeba w końcu powiedzieć It's time to stop i zakończyć się tego. Oczywiście jakby ktoś zapytał, ej Ropek, kiedy kontynuacja Hardcora 2? To powiem, że nie mam pojęcia, bo jest aktualnie produkcja podobno wstrzymana. Ale tworzony jest dalej Sąsiedzi z Piekłorodem Mix. Oczywiście tak naprawdę nazywa się Hello Neighbor mi... Hello Neighbor? Nie, to nie jest Hello Neighbor, tylko Neighbor from Hell, czy coś w tym stylu. Czyli sąsiedzi z piekła rodem. Ja to tłumaczę na polski. Ale dobra, żeby nie przedłużać gadanko, ale trzeba grać. Nagle znalazłem się w jakimś małym pomieszczeniu, tylko jakim cudem. Obok mnie leży jego ciało, ale to nie moja wina. A może jednak chyba nie, tracę zmysły. Szlakby to, co jest grane? I to chyba będzie pokazana animacja śmierci po prostu. O! Okej. To gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Co tu się to lidzę? To on nie żyje? Dobra, nawet nie zdążyłem przeczytać, on po prostu umarł. Co tu. Co się dzieje? Czy ja umarłem? Czy to już jest sen? Mam wrażenie, że kiedyś już to byłem. Że kiedyś już tutaj byłem. Wszystko wydaje się znajome, ale jednak trochę inaczej. Czemu ja chodzę po ścianie? Dlaczego wszystko jest rozmazane? Tyle pytań. Teraz pamiętam, on tego nie obchodził urodziny. Czy on wtedy... O nie, tylko nie to. Czyli to tak jakby... Ma koszmary i w ogóle... Oj, jasny gwint. Déjà vu. Ej, co jest? Tu jest zgliczowane. Jezu, jaki to jest zgliczowane. O nie. Ten poziom jest okropny w sam sobie. Nie wolno tak kurcy robić. Don't do it. Ła, to w sumie to fajne jest nawet, ale trochę będzie słabo widać na nagraniu. Bardzo słabo będzie to wyglądać na nagraniu. Z tego z miniaturki nie będzie. Albo w sumie będzie. Czekaj. Czemu tutaj nie chcę? Chyba się zbudowałem. Czy to jest jakaś creepypasta? Ja teraz tego nigdy nie przejdę. Sąsiad, zabij mnie, proszę, błagam. Ty, co się stało? Ja dosłownie wyjść nie mogę, ja za nim mówiłem aż. Ale was to musi denerwować teraz. To teraz musi być naprawdę... Was to musi zdenerwować. Boże, zniszczowałem się, Grishtail. Co tu się od Janie Pawla? Czy ja trafiłem do zakazanego pokoju? Chyba na to wygląda, że troszeczkę tak. Dobra, czyli muszę uważać na tego glitcha. Jezus Maria, muszę uważać na tego glitcha, żeby tam więcej nie wpaść. Ale powiem wam szczerze, ciekawe. Znaczy, to jest strasznie zbugowane, ale jeżeli to ma być tak specjalnie zrobione, to ja szanuję po całości. Nie wiem, czy to ma być specjalnie zrobione. W sumie czasami widziałem wiele gier, które w taki sposób manipulowały grę, żeby wyglądała i tak wygląda to bardzo creepy. Dobra, teraz to tak zrobić, żeby się nie zgliczować.
to się gra dwa razy trudniej, niż myślicie. A ciekawe, czy mogę w szafie się schować? Pewnie mogę. O Jezu! Zawsze będzie mnie ktoś mieszczył i nie wiem co. A dzisiaj, znaczy w sumie chciałbym powiedzieć żart, ale nie pamiętam, no. Ta zbugowana animacja. Dobra, to jest specjalnie zrobione. No come on, ile jeszcze będzie mnie zabijało, typie. Nie, to jest zbugowane chyba. To jest tak zbugowane, że nie jest to specjalnie zrobione. Może nie wiem. Ten poziom jest okropny. To jest jeden chyba z najotwieższych poziomów, które znam na pamięć, a... Zajmie mi to godzinami, to przejście go. Muszę dostać się jakoś do tego zliczowanego pokoju. Nie, no da się tam wejść. Ale to jest droga w jedną stronę, czy co? Don't do it. Don't do it. Don't do it. Tak skliczowane. Nie, to jest specjalnie zrobione. Yes, you are. You're moron, I don't. Nigdy stąd nie ucieknie, stajesz tu na zawsze. Nie, haha. Tam. Pewnie dałoby się to przejść inaczej, ale nie chcę już szukać sposobu. Poddaję się. Znalazłem jego dziennik, napisał, poszedłem na policję. Ale powiedzieli mi, że nic nie da się zrobić. Nie wiedzieli, kto zabił moją rodzinę, ale nie chcieli pomóc. Zacząłem działać i sam spotkałem człowieka, który sprzedał podejrzane substancje. Rety, w co ja wdepnąłem? Myślałem, że umieram, ale gdy się obudziłem, zobaczyłem tego ducha swojej zmarłej matki. Co? Co teraz? Co? Kim gramy niby? Co jest? Gdzie jest Woody? Ofiara. Co, jak gram z sąsiadem? Jak gram z sąsiadem? Co się stanie? O jest, ej, halo. No nie, zbugowałem się i teraz muszę czekać. A co, sąsiad zginie, czy się wkurzy? Jestem ciekaw, czekamy. Znaczy, przepraszam, że znaczy w sumie materiału już nie będę tak montował, tak tylko w jeden moment. Chociaż nie, ten odcinek nie będzie w ogóle montowany. O, easter egg, tak naprawdę sąsiad to ten... Nie wiem, znam już coś wymyślam. Wybacz mi, niestety nie dokonam twojego samu.
Ale to strasznie wygląda. Znaczy, zbugowałem się i teraz będę musiał jakoś przegadać te parę minutek. O. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Ale żeby wykonać animację całego sąsiada. A, teraz muszę trucizny. Ale wiecie, że... Nie mogę ją otruć, nie! A, dobra, bo model sąsiada są zamienione. Dobra, to jak mam to zrobić? Chyba kiedy to patrzy. Czy jak będzie patrzyła na telewizor, to ja muszę podejść, tak? Czemu taką... Czemu już nie mógł narysować jakiś rysunku czy coś? Powiedzmy sobie szczerze, że to na razie tyle z Hardcora dwójki. Powiem szczerze, że szkoda, że produkcję nad... Znaczy tak, wiecie, oficjalne wydanie, że pełna wersja... musimy bardzo długo poczekać, aż skończy twórca Hello Neighbor Nick. Hello Neighbor. Co ja mam z tym Hello Neighbor? Bo widziałem jakąś tam grę, gdzie tam jakiś znajomy sąsiad, pan z wąsikiem tam gra. Nie mam ochoty w to zagrać, ale to nie jest ważne. Na razie kończymy, tak wiecie. Dziękuję serdecznie za oglądanie, zapraszam na kanał Anonima, który zrobił spostrzenie. Trzeba zrobić jakąś reklamę mu. To tyle, cześć.